Szukasz uniwersalnego wędziska karpiowego? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi twierdząco, to koniecznie zapraszam do obejrzenia materiału, a w nim o nowej konstrukcji i nowatorskim podejściu do projektowania wędek karpiowych. Nowość tę można określić jednym zdaniem. Doskonała praca podczas holu na bliskim dystansie i możliwości dalekiego wyrzutu. AR to seria wędzisk uniwersalnych. Najnowsze wędki Prologica zapowiadają nową serię, o której będzie głośno nie tylko w tym sezonie. Wszystko w nich zostało wymyślone od zera. To nowa technologia, nowe wykończenia i nowy design. Włókna z wysokomodułowego węgla, z którego wykonano kije, są zwijane wielokierunkowo, a maty układane są metodą krzyżową. Dzięki temu blanki są smukłe i reagują w oczekiwany przez wędkarza sposób. Proces ich pokrywania cienką warstwą żywicy zmniejsza naprężenia i, jak zapewnia producent, pozostają one sprężyste i nie miękną po czasie. Technologia ta gwarantuje doskonałe wyważenie pomiędzy siłą a czułością blanku. Nanowłókna Torey rozłożone są wokół blanku, co znacznie wpływa na zwiększenie jego czułości, obniżenie wagi i szybsze gaszenie po tak zwanym wyrzucie. Wszystkie te zabiegi sprawiają, że wędzisko to dużo precyzyjniej sprawuje się przy wyrzutach. Wspomniana szczytówka jest miękka, ale przez to czuła i ze środkową częścią wędziska doskonale zbalansowana. Blank zyskuje na sile wraz ze zbliżaniem się ugięcia w kierunku dolnika. Nie powinniśmy się w takiej sytuacji martwić o zapas mocy. Mamy jej w rezerwie pod dostatkiem. To wszystko przyda się w sytuacji holu dużej ryby na krótkim dystansie. Wędki z serii C6AR zyskały również na lekkości, dzięki między innymi lżejszym przelotkom startowym. W modelach tych zakładane są przelotki marki Minima o średnicy 50 mm, które są lżejsze od przelotek SIG o 30%. Przy kiju, który waży kilkaset gramów, różnica ta jest odczuwalna. Za efekt w postaci wędki, którą trzymam w dłoni, odpowiada Adam Penning. Kij ten jest podstawowym wyborem testerów Prologica. Blank OLB z równym 3,25 przeznaczony jest do uniwersalnych zadań. Ma on sprostać warunkom, jakie zastaną nas nad wodą. Miłośnicy stylowych rozwiązań docenią mocowanie kołowrotka. To maszynowo obrabiane włókno węglowe 1K, które świetnie przewodzi sygnały ze szczytówki i z blanku na rękojeść, ale co najważniejsze, bardzo pewnie trzyma kołowrotek. Nasz komplet to 12-stopowa wersja tego wędziska plus dobrze znany kołowrotek, czyli Okuma 8K. Maszynka ta to idealne dopełnienie całości. Jeśli dotychczas nie mieliście okazji przyjrzeć mu się uważnie, zapraszamy pod link do filmu umieszczony w opisie. Reasumując nasze dzisiejsze spostrzeżenia, wędziska z serii C6AR wydają się być bardzo ciekawą propozycją na zbliżający się sezon i mogą nieźle namieszać w swoim segmencie. Wygląda na to, że skierowane są zwłaszcza do tych z Was, którzy do swojego sprzętu przywiązują się na wiele lat.